Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy Turystyki na Obszarach Wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jedną z najważniejszych spraw związanych z prowadzeniem działalności w branży turystyki wiejskiej jest zapewnienie możliwie dużej liczby stałych usługodawców. Sprzyja temu zawieranie umów o wzajemnej współpracy np. umowy o współpracy handlowej, usługowej, partnerskiej. Pozwalają one określić wzajemne prawa i obowiązki oraz zasady współpracy. Minimalizując ryzyko niepowodzeń. Innymi umowami stosowanymi w kontraktach z usługodawcami mogą być: umowy kupna-sprzedaży, umowy dostawy, umowy barterowe, umowy o świadczenie usług noclegowych, umowy o świadczenie usług cateringowych. W relacjach z klientem zastosowanie będzie miała umowa o udziału w imprezie turystycznej określająca warunki uczestnictwa oraz umowa o świadczenie usług agroturystycznych. Stosunkowo nową formą współpracy branży turystyki wiejskiej, podnoszącą konkurencyjność oferty agroturystycznej, są inicjatywy klastrowe. Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. W klastrze firmy osiągają znacznie większe korzyści niż gdyby miały działać same. Jest to tak zwany efekt synergii. Dzięki inicjatywom klastrowym zostaje wspólnie wypracowany pomysł na rozwój w ramach posiadanych zasobów. Następuje wspieranie i pomaganie sobie nawzajem. Do tworzenia produktów wykorzystuje się czynniki rozwoju, w tym umiejętności, których ważność i przydatność nie była wcześniej brana pod uwagę. Klastry agroturystyczne mogą powstawać na bazie wysokiej atrakcyjności turystycznej regionu, w oparciu o infrastrukturę turystyczną, gospodarstwa agroturystyczne, usługodawców i dostawców, otoczenie biznesowe oraz instytucje publiczne, stowarzyszenia i organizacje turystyczne. Przykładem klastrów turystyki wiejskiej w Polsce są dziedzictwo kultur i smaków. Klaster w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Kraina Podkarpacie. Beskicka Piątka. Garncarska Wioska w województwie warmińsko-mazurskim. Podkarpacki klaster medyczno-turystyczny. Klaster Okopski w województwie podlaskim. Przykładem klastrów agroturystycznych są wioski tematyczne oferujące kompleksowy produkt turystyczny i rozwijający się wokół pewnej idei. W latach 2003-2013 powstało w Polsce około 55 wiosek tematycznych, między innymi: Wioska Zdrowego Życia we wsi Dąbrowa, Wioska Końca Świata w Iwencinie, Wioska Bajek i Rowerów w Podgórkach, Wioska Labiryntów i Źródeł w Paprotach, Wioska Grzybowa w Krzywogońcu, Wioska Górnicza w Pile, Biegun Zimna i Sera we wsi Wiżajny. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.